Cześć. Dzisiejszy obraz będzie w orientacji pionowej. Zaczniemy sobie od jakiegoś jaśniutkiego koloru do tła. Weźmiemy sobie biały, trochę żółtego i trochę ochry. I stworzymy taki dosyć jasny odcień, może jeszcze trochę białego. Tym bardzo jaśniutkim kolorem zamarzymy sobie tutaj tą górną część płótna. Tak mniej więcej do połowy. Myślę, że wystarczy. Tutaj to będzie tylko takie tło, nie będzie ono za bardzo widoczne, więc tutaj zbytnio się nie przejmujemy, jak ta farba nam pokryje. Szybciutko sobie jeszcze naszkicuję to, co chciałabym umieścić na obrazie. Tym razem tutaj będzie naprawdę bardzo dużo zieleni. I tutaj sobie zaznaczę tylko linię horyzontu. Oczywiście to będzie tak trochę zakryte. I teraz tak zaznaczę sobie mniej więcej półki skalne na strumień. Mam tutaj trochę koloru czerwonego. Wykorzystam to i dodam tu. No i może kapkę niebieskiego. Jeszcze teraz trochę więcej ochry żółtego, trochę czerwonego. Wyszedł nam taki kolor, mniej więcej może jeszcze niebieski ciutkę. Ok, i teraz po prostu sobie zaznaczę mniej więcej drzewa. Oj, trochę za dużo farby mi się nabrało. No i tutaj zobaczcie, takim kolorkiem sobie zaznaczę drzewa w tle. Trochę mi się tu wkradło ochry, więc jeszcze tu przyklepię. Jak się wkradnie, to oczywiście nic nie szkodzi. Tutaj też na razie widzicie, bazujemy na takim tle. Nie przejmujemy się również za bardzo samą strukturą, którą tutaj później będziemy budować. Na razie robimy tak, jak widzicie, zarośla w tle nieco. Za mgłą, niewyraźne. Tutaj jest nieco inny kolor. Taki bardziej, więcej koloru czerwonego i ochry. Trochę ciemniejszy, jak widzicie. On dzięki temu wydaje się, że jest bliżej nas. Może weźmy sobie trochę tutaj niebieskiego na bok i trochę żółtego. No i może wymieszajmy z tym kolorem. Stwórzmy taki zielony odcień. O, powiedzmy, niech będzie taki i jeszcze tutaj, jeszcze gdzieniegdzie. Może jeszcze tu, zróbmy może tak. Może więcej żółtego. Do namalowania skał stworzę sobie kolor brązowy i tak sobie myślałam, że możemy bazować na tym kolorze. Wezmę sobie trochę czerwonego i żółtego, bo tak więcej żółtego zdecydowanie i ochrę. No i trochę czarnego, żeby stworzyć taki właśnie odcień brązowy. Możemy użyć nawet gotowej mieszanki, jeżeli
nam się jakiś kolor podoba z gotowych już produktów i mamy taki brąz. Jest dosyć ciepły, jak możecie zauważyć, więc dodam trochę koloru niebieskiego. I zobaczymy, co nam tu wyjdzie. Tak, no, taki trochę na granicy koloru zielonego. Jeszcze trochę czerwieni w takim razie. I już będzie lepszy ten brąz. Ok. No i trochę czarnego jeszcze. Dobra, to jest taka nasza baza, powiedzmy. I niech ten brąz będzie tutaj właśnie towarzyszył nam przy strumyku. Wiecie co? Tak, może zaznaczę. Powiedzmy. No i teraz może sobie wezmę trochę czarnego, może kapkę niebieskiego i czerwonego. Jeszcze trochę czerwonego. Taki ciemny fiolet powinien nam wyjść. I teraz może do tego fioletu dodam trochę żółtego i trochę ochry, która została. I mamy bardzo ciemny, fajny brąz. I tym brązem ja jeszcze sobie zaznaczę tutaj tą stronę. Robię to dlatego, że jak widzicie, słońce raczej jest gdzieś tutaj i tutaj nam przyciemnia, pada cień. Tutaj mamy takie krzaczki, które nam wszystko zasłaniają. Właściwie tutaj będzie więcej cienia, więc dodam jeszcze w niektóre miejsca, ale tak tutaj zaznaczę mniej więcej, gdzie to powinno być. Od razu może zaznaczę jakieś takie pierwsze skałki. O, może tu będzie jakaś? A wiecie co, tu jeszcze będzie jakaś skałka, bo czemu by nie? Wezmę sobie trochę tego koloru i z góry zaznaczę. Niech sobie tutaj będą takie skałki. Tak, zdecydowanie na dole. Oj, wkradł mi się kolor biały, zobaczcie, niechcący. Muszę to zamazać. Stworzę sobie taki ciemniejszy znowu odcień i to zamarzę tutaj. Dosyć ciekawy odcień. Niech sobie tutaj będzie śmiało. Trochę więcej odcienia niebieskiego. Czemu nie? Ok. No i powiedzmy też tutaj bym chciała jakieś skałki. Może tu jeszcze jakąś. No dobra. Stworzę sobie odcień brązu taki bardziej może z domieszką ochry. Wezmę właśnie tą ochrę, ten kolor żółty, kapkę czerwonego, kolor czarny. Tu nam wyszedł już taki trochę inny odcień. Zobaczcie, coś takiego. I właściwie tym kolorem teraz będę doszukiwać się wszędzie skał. Przede wszystkim tutaj będą skałki, które będą dosyć daleko. Tu powiedzmy widzę. Tu. Malujemy po prostu w tych miejscach, gdzie widzimy, że coś nam się tutaj kreuje. Powiedzmy tu skałka. Niech będzie tu. Czemu nie? Tutaj trochę więcej damy tego odcienia. Tutaj będzie tak pływała już woda, strumień. Tutaj. Ok, niech tak będzie. Tu mam jeszcze ten kolor. Może tu pomieszam z tym. Zobaczmy, co tu wyjdzie. I może jeszcze tu tak dodam. Czemu by nie? Ok. Wezmę sobie kolor zielony. I dam go tu, powiedzmy. To ma być ciemny odcień. Może jeszcze go przyciemnię trochę kolorem niebieskim i dodam ochrę. Zobaczmy, co tu wychodzi. Może jeszcze trochę czerwonego. Czemu by nie? Co
Całkiem fajnie to wygląda. No i teraz powiedzmy zaznaczmy tam, gdzie ma być trawa, zarośla, wszystko inne. A tutaj z tyłu ja sobie wezmę trochę ochry i żółtego i wymieszam z tym zielonym, co tutaj był. I jeszcze tym kolorem zielonym, słuchajcie, sobie dodam takie krzewy. Czemu nie? Duże, duże drzewko. Niech sobie będzie. A tutaj może ten kolor i jeszcze tu trochę tak przyciemnimy sobie. Wykorzystam może sobie ten kolor. Zaraz zobaczę, jak on tutaj wygląda. Całkiem fajnie, powiedzmy. I tu jeszcze zaznaczę takie skałki. Tak mniej więcej. Na razie szczyty, powiedzmy, tych skał. Teraz sobie wyobrażamy, jak one wyglądają, powiedzmy, tu. Nieco mniejszym pędzelkiem tutaj jeszcze zaznaczę krawędzie, tak, żeby na pewno się nie pomylić później, gdzie te skałki są. Może troszkę przeciemnimy, jeszcze tak wezmę trochę czarnego i czerwonego. Niebieski, powiedzmy, czemu nie? Co nam tutaj wyszło? Jeszcze trochę ochry może. Ciekawe, prawda? Może jeszcze dodamy? Co tutaj? Ok, myślę, że on tutaj pasuje. Może tu? Nie. Może tak więcej czerwonego. I niech będzie ochra. Jeszcze może tak. Czemu nie? Tu jeszcze. Wezmę sobie może trochę tego zielonego i kapkę ochry. Może trochę czarnego, żeby on nie był taki jasny. Jeszcze trochę zielonego, ok. I tutaj zaznaczę może takie pierwsze drzewa, które będą tutaj bardzo blisko. Do tego używam pędzla ze szczecinką. I maluję właśnie pierwsze drzewo. Używam do tego ciemnego dosyć odcienia. O, trochę białego mi się wkradło. Mam za małą paletę, muszę sobie zmienić ją w przyszłości. Ok. Tutaj trochę więcej. O, może tak. Niech będzie. Teraz wezmę sobie trochę żółtego tutaj na boku, trochę niebieskiego i kapkę ochry. No i może kapkę białego. I tutaj jeszcze na górze też, o, zaznaczę, powiedzmy, że tu są takie właśnie drzewa nieco dalej. Ok. No i może teraz weźmy sobie ten zielony, ochra. Więcej zielonego. Zielony, ochra. I wiecie co? Czerwony.
Może jeszcze trochę ochry i więcej zielonego. Zobaczmy. Co nam tutaj wyszło? Coś takiego. Ok. No i tutaj jeszcze dodam niektóre miejsca. Wezmę sobie żółty, jeszcze zielony. Zobaczmy teraz, co tu nam wyszło ciekawego. No też powiedzmy, że bardzo ciekawe. Ok. Tutaj trochę najadę. Ok. Tu może zacznijmy od takich pierwszych rozjaśnień. Wezmę sobie właśnie żółty i zielony. Na tym kolorze, bo czemu by nie? I wiecie co, dużo, dużo żółtego. Tu już więcej ochry nie dajemy. I powiedzmy, ja sobie tutaj zaznaczę właśnie z daleka. Również pędzla ze szczecinką tutaj używam. Teraz tutaj resztką farby, tu po tej zacienionej stronie też dodaję, ale jak widzicie, już tak nie szaleje, już troszkę mniej. Ok. I teraz tak, mniej więcej trzeba zaznaczyć półki skalne. I teraz tak wezmę sobie tutaj ten żółty, dużo, dużo żółtego. I teraz tutaj widzę, że tak, tutaj coś właśnie jest, tak? Zobaczcie, tu jest taka jakby, widzicie, półeczka tu jest już niżej. To samo zrobię tutaj, kawałek. Tutaj troszkę jeszcze światła niech dociera. Troszkę, ok. Teraz zrobimy sobie kolejną półkę, powiedzmy tu. Tutaj będzie też, o, tak krzywo, ale niech będzie. I powiedzmy, że to już wystarczy. Ok. Zdecydowanie. Może jeszcze wezmę sobie ten kolor. Tutaj jeszcze dodam. Wiecie co, z zielonym, ale jeszcze tu. Tu jeszcze dodam takie jakby. Jakby tu jeszcze prześwitywała jakaś skała może. Zobaczymy. Wyjdzie w praniu, co tutaj miało być. Albo już zdecyduję. Wezmę sobie ochrę na ten kolor czarny. O. Tak. Czemu by nie? Taka skałka. Tak sobie myślę, że wezmę sobie sam żółty kolor. Jakąś tam resztkę mam na pędzlu, ale niedużo. I tu jeszcze zaznaczę takie jaśniejsze miejsca, tu takie jakby prześwietlone. Do wodospadu użyłam koloru białego, troszeczkę ochry, oczywiście niebieskiego, kapkę czerwonego, tak żeby to nie był taki całkiem niebieski kolor. Tutaj już zaczęłam, słuchajcie, nie nagrało się, tylko powtarzam. Tutaj po skalę idziemy i następnie prostymi kreseczkami. Tu widzimy skałę, leci tu woda. Następnie sobie spływa, zobaczcie. Znowu uderza skałę. I potem ponownie sobie tu spływa. Tutaj bardzo ważna rzecz. Nie malujemy tak czy tak wody, ona zawsze spada pionowo. Pionowo. Ona tylko gdzie płynie po skale, to oczywiście się zakrzywia, jak pływa po jakiejś powierzchni, ale kiedy jest w locie, że tak powiem, to ona pływa, spływa sobie poziomo. Pionowo, przepraszam. Ok, może tak. Do tego mam taki rozczapiżony, zobaczcie, pędzelek. Możecie go rozczapiżyć po prostu uderzając sobie o jakąś powierzchnię. Powinno być wówczas dobrze. Ok. Powiedzmy, że. Ok.
tu jest, tak? I teraz tutaj bym chciała takie mini jeziorko. I ono będzie tu. Tu. Zamoczyłam pędzel w wodzie i teraz sobie to jeszcze tak delikatnie rozmażę. W samej wodzie po prostu. I nadmiar farby sobie rozcieram. Ok. Dobra. Może wezmę sobie taki pędzelek i teraz wezmę sobie ten zielony, trochę może tego, może trochę ochry, jeszcze trochę zielonego. O, troszkę mi się wkradło tego koloru. Ok, może być, czemu by nie. I teraz może tutaj sobie dodam jeszcze taką strukturkę, o, powiedzmy. Jakaś trawa, coś takiego. Więc teraz może przejdźmy do malowania tych drzew tutaj z przodu. Nie będzie ich dużo. Wezmę sobie pędzelek. Ok. Teraz tak. To u mnie jest trochę czerwonego. Trochę jest. Dam sobie tutaj trochę ochry. Może trochę niebieskiego. Zobaczmy, co nam tutaj wyjdzie. Ok. Ciekawy kolor. No i teraz może... Zobaczmy tu, czy to nie będzie za ciemny odcień. Trochę za ciemny. No to go zużyjemy tu. Czyli najpierw sobie opowiedzmy tutaj do samej góry. Rozcieńczę jeszcze trochę pędzelek. Tu do samej góry. O. Mamy małe wyzwanie, bo trochę odbija światło. Wezmę sobie jeszcze tak ochrę. Trochę czerwonego, trochę czarnego. Ok, teraz jeszcze raz sobie zaznaczę tu, powiedzmy, tu idzie to drzewo. Taki ciemniejszy odcień. Teraz tak, wezmę sobie troszkę koloru, jeszcze tak, niebieski, czerwony, ochra. Ok, i chyba sobie wezmę kapkę białego. Bo czemu nie? Więcej nawet niż kapkę. Ok. I teraz sobie przejdę tu. Niech sobie tak tutaj zostanie. Wezmę teraz kolor czarny, słuchajcie. Czarny. I tu pomiędzy jeszcze korzonkami ja tutaj dodam właśnie takie ciemniejsze miejsca. Niech to wszystko będzie sobie w cieniu. No i trochę białego tu na boczek. I żeby tutaj dodać taką strukturę, powiedzmy, kamieni, ziemi, coś takiego, przyklepię sobie pędzelkiem jeszcze. Zobaczmy, czy tutaj będzie pasować. Ja sobie tutaj namaluję taką, powiedzmy, gałązkę. A tu wiecie co? Jeszcze namaluję jedno drzewo, tylko sobie zwilżę pędzel, żeby farba była troszkę bardziej rozwodniona. Ja jeszcze sobie tutaj, o, dam takie drzewka, powiedzmy. I wiecie co? Podobają mi się te korzenie. Może dodamy jeszcze kilka. Teraz sobie wezmę żółty i ochrę. Trochę, no. Tak jest. I jeszcze tutaj sobie dorzucę. Może to tam do góry. O, przykleiło się. Ok. Czemu by nie? Są takie z tyłu, teraz ciekawy odcień. Dobra. No i teraz te drzewa tutaj z przodu. Do tego sobie wezmę tak najpierw ten kolor
niebieski i zielony. Kapkę czerwonego, ale kapkę. I jeszcze więcej zielonego. I teraz tak, tu, tak delikatnie sobie właśnie jeszcze doklepię tu. Okej. Myślę, że starczy i teraz żółty. Żółty, o. Nie, więcej, więcej koloru, chyba żółtego będzie trzeba. Ok, tutaj z tej strony. Wytracimy to, co mamy na pędzlu, tutaj mniej więcej. Tutaj by się przydało jeszcze trochę więcej chyba żółtego, tak mi się wydaje. Pewnie. Dużo lepiej to wygląda, tak mi się wydaje. A tutaj przydałoby się jakieś fajne drzewo. Najpierw weźmiemy sobie czarny i zielony. Do tego może trochę czerwonego i ochre. Jeszcze więcej zielonego. I tutaj, powiedzmy, drzewo będzie też z samej góry, powiedzmy, ale już tak, o, powiedzmy. Okej, tutaj już tak nie będzie widać tego, tych korzeni. Dobra. I powiedzmy, weźmy sobie ten odcień. Jeszcze tak to rozmażmy. Dobra. Rozcieńczę trochę pędzel, tak go rozwodnię, tą farbę. Jeszcze tak jakby rzucę cień na te skały. Weźmy sobie ten, co zwykle i żółty, a wiecie co tu dam? Ten żółty. I zobaczmy. Pewnie, czemu nie? Co nie? To jeszcze tak trochę żółtego i tak jeszcze tu. Tu jakby tu padało jeszcze trochę. Zobaczcie, słoneczka. Tak, tak troszeczkę. A tu już musi być trochę więcej. Okay. No i tu oczywiście jeszcze musimy dodać. Wezmę sobie ten żółty i no i może wezmę trochę tego ciemniejszego odcienia i tu jeszcze tak. Zaznaczę ten cień, powiedzmy. To samo może tu, pod tą skałką. I trochę więcej koloru czarnego jeszcze. Wezmę sobie trochę czerwonego, trochę ochry. Właściwie więcej ochry niż czerwonego. Może sobie tutaj tak zrobię. No i czarny oczywiście. Może więcej czarnego i kolor niebieski. Zrobimy ciemny, ciemny odcień. Może być lekko niebieskawy, szarawy, a cokolwiek. I ten kolor ja sobie wykorzystam, zobaczę, czy tu pasuje. Żeby rzucić tutaj jakąś gałąź, powiedzmy, że ona będzie sobie leżeć o tak.
Więcej koloru białego. No i może tak delikatnie jeszcze. Ok, myślę, że już będziemy kończyć. Jak ktoś chce, może sobie domalować fajne szczegóły, różne gałązki. Dla początkujących to na pewno wystarczy. Myślę, że ten obraz jest na tyle prosty, że można go powtórzyć i na tyle będzie on dobry, uniwersalny, że można tutaj pokusić się o jakiś rozwój w tej scenerii. Na dzisiaj w takim razie to będzie tyle. Tak, to będzie tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Dodałam jeszcze trochę koloru białego w miejscu, gdzie woda odbija się od skał i to by było na tyle. Obraz jest już gotowy. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Do następnego razu. Cześć!